Cześć, nazywam się Paweł Korzeniowski. Przeprowadzę dzisiaj z Wami lekcję WF-u. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Zacząłem pływać, ponieważ miałem krzywy kręgosłup i przyszedłem na basen, żeby go wyprostować. Po jakimś czasie zacząłem coraz częściej pływać i teraz jeżdżę na zawody. Najważniejsze dla dzieci to jest, żeby robiły postęp i żeby wyjeżdżały na zawody, żeby rywalizowały, żeby ścigały się z pozostałymi rówieśnikami. Sport to zdrowie i wiadomo, zawsze to rywalizacja w jakiś sposób umożliwia właśnie konkurowanie z rówieśnikami. To jest, myślę, chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, że możemy bawić się tym. Oni to wiedzą, ale zawsze bardzo. Nie tylko dlatego, żeby zostać mistrzem olimpijskim, aczkolwiek to jest taki nadrzędny cel tutaj w naszej sekcji, ale na pewno tego, żeby mieć coraz to lepszy charakter, żeby zaznajomić się z ciężką pracą, żeby być systematycznym, no i przede wszystkim, żeby w przyszłości umieć ładnie pływać. Teraz płyniemy 16:25, ale z przerwami, czyli po 4 do każdego stylu, 4 delfinem, 4 grzbietem, 4 żabką i 4 kraulem. Płyniemy tak, zawsze w tamtą stronę, czyli 1:25 jest samymi nogami. Najpierw Wam powiem 4 do delfina, jak będziemy płynąć, czyli najpierw nogami, później z powrotem ćwiczenia. Ja będę Wam pokazywał, jak należy nogami pływać, jak należy się ułożyć pod wodą. Nie uginać nogi w kolanie, wiadomo, ona się troszeczkę nam ugnie, ale starać się w miarę prosto tą nóżką kopać. Żeby nie było, starać się nie robić tak. Tak to jest źle. Tak jak delfin, umiejętnie kopać tak swobodnie. Wszyscy wiedzą? Niekoniecznie musimy chodzić na basen czy grać w piłkę. Jest tak naprawdę bardzo wiele dyscyplin, które mnie, jak byłem mały, no bardzo uszczęśliwiały i ja sobie nie wyobrażałem, że na przykład dzień bez grania, bez spędzania na przykład kilku godzin bez sportu, to byłby dramat dla mnie. Bardzo dobrze. Zawsze się martwiłem i pytałem, dlaczego tak mało tego WF-u jest, bo tak naprawdę chyba były 2 godziny, więc co to jest 2 godziny dla nas, więc zawsze po lekcjach zostawaliśmy z kolegami i graliśmy po 3-4 godziny w piłkę nożną. Staramy się kopać 2 nogi naraz, żeby nie było czegoś takiego, że jedna noga osobno i druga osobno, bo wtedy, jak wiadomo, będziemy startować na zawodach, to jest dyskwalifikacja. A tego byśmy na pewno nie chcieli. Kolejne ćwiczenie do delfina, czyli ręka z przodu. 2 razy ręka i oddech z przodu robimy. 25, lewa ręka. I później zrobimy na prawą rękę, ale robimy tak, że właśnie ręka z przodu. 2 ruchy, za drugim ruchem oddech i tak wykonujemy to ćwiczenie, więc zaczynamy. Zajęcia z Pawłem Korzeniowskim były bardzo interesujące, było na nim dużo techniki, a mało wysiłku. Tak, są bardzo ciekawe. O wiele ciekawsze niż taki zwykły trening. Najbardziej mi się podobało, kiedy wpłynęliśmy nogi do żaby z 100 metrów. Teraz to samo do grzbietu, tak? Płyniemy tamtą... Halo! Tamtą stronę płyniemy nogami do grzbietu, czyli prosta sylwetka, strzałka. Staramy się tak samo jak w delfiny, nie uginać nogi w kolanach. Nie jedziemy na rowerze. Chodzi o to, żeby nam kolana nie wychodziły ponad wodę, tylko żeby one były pod wodą. Kopiemy, staramy się tak jak mięso do delfina, tylko że pojedynczo nogi, tak?
jedna ręka z przodu. Taka inicjatywa trenowania z mistrzami to jest strzał w dziesiątkę. I jednak dzieci zamiast prosić rodziców o zwolnienia z WF-u będą prosiły dyrektorów w szkole, żeby tych lekcji w WF-u było coraz więcej. Sam, będąc kiedyś zawodnikiem, marzyło mi się, żeby móc spotkać kogoś właśnie z czołówki tego pływania, o kim jest mowa w gazetach, w telewizji. To jest satysfakcjonujące i myślę, że to dla tych dzieci będzie takim biletem do dalszej sportowej kariery pływackiej.